Witam, witam. Drugi dzień turnieju. Miałem nie nagrywać, ale dzisiaj mam jeszcze jeden luźniejszy wieczór. Dopiero od jutra się zacznie, więc zobaczymy, jak będzie. Pierwszy dzień bardzo fajnie. Dobre walki, mocni przeciwnicy. Szczególnie ten był fajny. Nie chciałbym go bić drugi raz. Big Penis też spoko. Obrony skoczyły na D. Niesamowite. Ciekawe, zostałem chłopcem do bicia, ale kto wie, może się trochę odbije. Skrzynka, tak, skrzynka jest otwarta, więc można zobaczyć, kto pierwszy. Okej, okay, kufu, wcale nie tak ciekawie. Ale okej, okay, trzy królestwa chyba tu zadziałają. Mógłbym też iść kontrolą umiejętności specjalnych. Nie ty, ty. Na razie ustawię i zaraz jeszcze spojrzę, czy na pewno tak pójdę. Gdzie jest Anastazja? Minąłem, dobra. A dlaczego daję te wolniejsze oddziały? Dlatego, że mają większy atak i na tym mi zależy. Dobra, blokowanie podbić kontra na pomocników. W teorii to nie jest najlepszy pomysł, taka drużyna. A dwóch niebieskich? W sumie mógłbym zabrać dwóch niebieskich i pójść moimi żółtymi. Dobra, mogę tego żałować, ale spróbuję w ten sposób. Problemem u kufu jest opór. A problemem w tej walce jest to, że póki co nie mogę niczego załadować. Ale nie, mam trzy żółte. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I czy będzie miał opór? Opór. No to nie będzie ciekawie. Dobra, zaryzykuję, może wejdzie niebieski. Prawie. Aj, jaj, 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 jaj. No tak, jeszcze załadujcie ją. Joch, dobra, muszę pójść najpierw po żółte, żeby się uleczyć. I teraz chyba muszę odpalić Vivikę. Może się nie odpali. Jak się nie odpali, to to ugram. Dobra. Vivikę na koniec. Dobra, zróbmy tak. I ładuję ponownie niebieskich i uda mi się wywalić na dachę. Teraz trzeba. Ups. Dobrze, że nie zrobiłem tego ruchu. Git. Ok, są żółte, więc jest ok. Och, tego nie chciałem. Ale jeśli się nie będzie odradzała, to jest spoko, a w sumie nawet jak się będzie odradzała, to już jest spoko. Porobione. I walka numer 2. No, Heniek.
Dobra, Sobek przebija przez kontrę. Penolita niestety kosi mocniej twórców pomocników. Więc nie pójdę trzema królestwami, a pójdę klasycznie w ten sposób. I na start mam 7 zielonych. Z jednego łączenia. Tylko to jest za mało. Ale mam też diament. Sobek mnie uderzy, to na pewno. Ale będę w stanie skosić jedną stronę. Mam nadzieję. Tylko tak, Heniek tu wskrzesza. Ale trzy na pusto zablokują Henka. Ale prawda jest... O, nie w czerwonego. No, najlepiej byłoby też nie po medyku. Dobra, czy Rysiek przeżyje? No, oczywiście, że nie. Puh, robi się gorąco. Dobra, zielone chciałbym podciągnąć, tylko nie mam jak. Spróbujmy go wymusić jeszcze raz. Okej, są zielone, ale to jest za mało. Tu czerwone będą. I prawdopodobnie będzie odrodzenie. Nie mogłoby być inaczej, ale jeszcze nie ma pełnej many. Git, porobione. I walka numer 3. Naprawdę powiedziałem, że nie chciałbym z nim walczyć drugi raz. Fuck you, gro. No dobra, spróbujemy drugi raz identyczną drużyną. Będzie ciężko. Jakoś totalnie tego nie widzę, żebym dwa razy go pokonał. Ale trudno. 9 zielonych mi ustawia walkę. Dzięki za masę zielonych. Jeden mogę podciągnąć tu. Ten mogę przesunąć w bok, podejdzie mi drugi zielony, ale trzeciego nie widać. Dobra, zrobię kaskadę. Okej, jakiś zielony jest. Fioletowy diament odpali Alucarda za chwilę. Dobra, idźmy tak. I teraz pytanie, kogo będę kopiował? Czy Ferdinanda, czy Miriam? A może... Kurde, Bubblesa nie dam rady skopiować. Ach, Jesus. A miałem pomysł, a może tym razem niebieskie? Drugi zielony, trzeci zielony, jest. Dobra, teraz dobrą rzecz trzeba skopiować. Potencjalnie Miriam. Dla podbicia ataku. Alucard uderzy. Okej. Dobra, stop.
Okej. Ciebie muszę skopiować. Dobra, to zróbmy tak. Nie. Najpierw uderz, ty oczyść. I macie grube podbicie ataku. I co dalej? A muszę pograć trochę na czas, ale złożę ten diament. Dlaczego muszę pograć na czas, żeby życia trochę odzyskać? Będę mógł zaraz kopiować Miriam. Okej, Wanda trochę oberwie. Czy iść po żółte z prawej? Czy złożyć żółte pod Miriam? Dobra, zrobię na razie tak. Okej. I są zielone. I niebieski diament. Rysia to boli. Dobra. Git. Porobione. Łapa w górę. I straciłem rachubę, która to była walka. To była trzecia. Teraz walka numer 4. Ok. Kleo, dwóch medyków. Ty co obniżasz? A tak. To mam trochę wywalone na ciebie. Kleo mocno leczy. Szczerze tu mógłbym zagrać pomocnikami trzech królestw. Olać obniżanie życia. Ale nikt nie jest też... A, ty jesteś klerykiem i też czyścisz, a Vivica się odradza. To trochę im zredukuje leczenie. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zostawmy tak, jak było. Damy ciebie, ciebie, ciebie i ciebie, i to powinno starczyć. Tylko jedno leczenie? Może być różnie, ale spróbujmy. Siedem czerwonych? Nie, ale dużo żółtych jest. Na pewno są dwa. Zróbmy tak pierwsze. Tak drugie. I tak trzecie. I mam coś gotowe, tylko na razie to mi nic nie daje, bo nie załadowałem nic innego. Czy ja chcę się Horusem tutaj przejmować? Jeszcze nie wiem. Horus w sumie mógłby mnie uderzyć. Okej. Ach, tarcza. I czy wejdzie zielony od dołu albo z boku? Git. Kurde, tylko w tym momencie.
Aj. Muszę zmarnować jedno uderzenie chyba. Ile ty masz życia? 820. Muszę zdecydować, kogo bić. Nie mogę zostawić Kleopatry. A przydałoby się też Horusa wybić. A ty zginiesz, jak cię Ewelin uderzy. O, wow. Super. No, ale Horus. Aha, ja mam obniżony atak? A, pasywka Horusa. No dobra, ale tak czy siak mam w tym momencie trochę zablokowaną planszę. Żeby dojść do żółtych, muszę odpalić fioletowy. Nie muszę. Ale trzy klocki nic mi nie dadzą. A, dobra, zróbmy tak. Horusa odpalę. Zgiń. Dzięki. Bardziej mi zależy, żeby zdjąć Oktrosa niż Vivikę, chociaż oni oboje będą się odradzać. Póki są zablokowani, mogę wyczyścić z klocków, których nie mam. Jeszcze runda. Dwie. Git. Tu już nic złego mnie nie spotka, poza tym, że ona się może zaraz odrodzić. Ale się nie odrodzi tym razem. Porobione. I walka numer 5. Z deszczu pod rynnę. Dobra, Miriam będzie odbijała te moje rzeczy, które sobie będę rzucał. Ten odbija obniżenie obrony. Ach, kurde, chyba bym wolał zagrać trzema królestwami, ale tam też mam dwa żółte. Chyba, że nie dam cao cao i wezmę Hohena. To bez sensu. Dobra, czekajcie, dam Anastazję i pomyślę, bo Anastazja zginie od pierwszego strzału od Anki. Przydałoby się coś, co zablokuje Ankę, ale pytanie, czy dam radę ją zablokować, zanim Miriam się odpali. A, dobra, chyba spróbuję jednak w ten sposób. To jest bardzo ryzykowne. Mógłbym grać moją drużyną blokerów, ale wtedy, jeśli nie zablokuje Miriam, to będzie problem. Mógłbym dołożyć trzeciego zielonego, albo mógłbym wziąć medyka. Bo poza trzema królestwami tu się nikt nie będzie leczył. Ale spróbujmy. Czy będzie 7 czerwonych albo 9 zielonych? Prawie. Jest diament czerwony, który niewiele mi daje. Czy ja mogę bez diamentu złożyć te czerwone? Tylko ryzykując. Dobra, zacznę tak. Okej. Okay. Ale kurde, to jest przez Miriam. Nie chcę tak. Dobra, na razie. Ej, nie złożę siedmiu ani diamentu.
Właśnie zauważyłem, że jeżeli zrobię tutaj niebieski z czerwonym, to od razu mi się złożą czerwone. Mam tylko jedną inną opcję, żeby to złożyć. Ale oczywiście przez Miriam. A Anka już uderzy. Jasne, jasne. I oczywiście teraz mam zablokowane umiejętności specjalne. W sensie mogę ich używać i dostanę za to karę. A, i nie wiem, kogo mam blokować. Zupełnie nie wiem. Czy Ankę? No nie mam nic tutaj. Jest szansa, że to będzie piękne 0. Anastazja zginęła. Powinienem pewnie uderzyć w Ankę i odpalić diament. Z tym, że dwie postacie i tak mi zginą. Wtedy Miriam się odpali, więc jest to zupełnie bez sensu. Dobra, spróbuję zrobić tak. Aj, dajcie trzeci zielony. Czy nie mógł wejść trzeci zielony? No oczywiście teraz będzie leczenie. Tak, wiem, to jest jedyna opcja, żeby dostać teraz zielony. Dzięki, że mi go nie daliście. Oczywiście teraz mam jak złożyć zielony, ale to już mi nic nie da. Mogę oczywiście tu przesunąć żółty, czwórka do góry, liczyć, że wejdzie, a mogę tu przesunąć żółty i w następnym ruchu mam zielone, ale tak jak mówię, to już mi nic nie da. Będą odbijać obniżenie obrony. Weź Falin, chociaż idź sobie do domu. Ciebie też tu nie chcę. I co teraz? Teraz tak. Ej. No dobra, Anka też się położy spać. Czy ja to przeżyję jeszcze? Jeden cios od Miriam dostanę. A czy mam szansę załadować tu zielone? Niby mam. Na dwa sposoby, zróbmy tak. Na dwa sposoby, z których żaden nie podszedł. Dobra, więc na aferę. Niestety pierwsza porażka w turnieju. Ale jak to mówią, z takim przegrać to jak wygrać. Ważne, że nie za zero. Patrząc na to, co było na start, to i tak dużo udało się tu zrobić. Ok. Najlepsze 5%, strata spora, głównie przez obrony. Także dajcie znać, jak wam idzie. Dajcie łapkę w górę za kolejną walkę z Ferdynandem. Trzymajcie się, do zobaczenia.